Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Po co jednak czekać, aż się zepsuje? Ani nie warto, ani się nie opłaca. Dziś pod Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyła się kolejna edycja Parku Zdrowia. Ta wspólna akcja Powiatu Starogardzkiego, Kociewskiego Centrum Zdrowia i Polfarmy ma na celu propagować badania profilaktyczne. Kolejny raz nasi mieszkańcy, my wszyscy kociewiacy, mieszkańcy Starogardu, Powiatu Starogardzkiego, mamy okazję do przebadania się na okoliczność tych chorób, które są zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia głównymi powodami śmierci. To są choroby układu krążenia, zawały, ale też i choroby układu oddechowego. Kociewski Centrum Zdrowia i Polfarma to jest dobry duet, szczególnie właśnie do takich imprez, jakie są dzisiaj, czyli bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu starogardzkiego. My jako szpital i Polfarma jako lider tutaj na rynku farmaceutycznym czujemy się odpowiedzialni za naszych mieszkańców, za pacjentów, dlatego też co roku oferujemy taki dzień profilaktyki, bardzo szerokiej profilaktyki, bo w tym roku aż 4 dziedziny medycyny. Frekwencja na badaniu ogromna, a kolejki do specjalistów wcale nie wielomiesięczne. Dziś w Starogardzie wszystko w jednym miejscu. Specjalnie na dzisiejsze badanie przygotowaliśmy rozmaite konsultacje lekarskie. Mamy lekarzy specjalizacji kardiologicznej, mamy endokrynologa, mamy również okulistę oraz pulmonologa. Także dzisiaj pacjenci w strefie na zdrowie mogą przebadać się oraz skonsultować pod kątem wielu schorzeń i dolegliwości, a być może przekonać się, że są zdrowi jak ryby. Poza działaniami, które prowadzimy w ramach profilaktyki i konsultacji, mamy również w ramach Parku Zdrowia możliwość skorzystania z konsultacji dietetyka, trichologa czy ratowników medycznych, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc. Mieszkańcy chętnie skorzystali z możliwości wykonania darmowych badań profilaktycznych. Endokrynolog, okulista, kardiolog i pulmonolog to najbardziej oblegane gabinety. Na pewno warto, na pewno. Tym bardziej, że bardzo długo się czeka do specjalistów w przychodniach, a tutaj można przyjść z ulicy i bez problemu się dostanie. Czekam w kolejce do endokrynologa, zarejestrowałem się i do kardiologa. No nie ma aż takich dużych kolejek, więc czasami no to trzeba pół roku czekać, a tutaj można po paru minutach. Badajmy się, bo zdrowie jest tylko jedno. Polecamy również zobaczyć Dni Starogardu Gdańskiego 2018 oraz Piąte Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij zasubskrybować kanału.